Bohaterem dzisiejszego odcinka Twardego Resetu będzie Sikorski. Śmigłowiec Sikorski S-97, czyli najnowszy śmigłowiec armii USA. Zbigniew Urbański, zapraszam. Po II wojnie światowej na ówczesnym polu walki coraz częściej wykorzystywano śmigłowce. W związku z tym pojawiła się potrzeba jak najszybszego dostarczania tego typu maszyn na potrzeby wojsk. W ten sposób powstało wiele konstrukcji używanych do dziś. Między innymi Bell OH-58, który w służbie armii USA jest od ponad 50 lat. Te wysłużone już maszyny wymagają jednak zastąpienia. A jednym z najciekawszych kandydatów jest zaprezentowany niedawno śmigłowiec rozpoznawczy Sikorski S-97. Ladies and gentlemen, the S-97 Raider. Our vision for the future of Army Aviation. Koncern Sikorski zaprezentował śmigłowiec S-97 Raider w październiku 2014 roku. Jest to odpowiedź na sygnalizowaną przez armię USA potrzebę wymiany śmigłowca Bell OH-58. Zadaniem potencjalnego następcy tego śmigłowca będzie obserwacja i rozpoznanie. Nie jest więc to maszyna, która będzie przewozić setki kilogramów uzbrojenia, choć z czasem zapewne pojawią się mocniej uzbrojone wersje. Znacznie mocniejszym argumentem przekonującym Departament Obrony USA do wyboru S-97 ma być jego prędkość. Śmigłowiec S-97 Raider jest bowiem w stanie rozpędzić się do nawet około 440 km na godzinę. To blisko dwa razy więcej niż śmigłowce rozpoznawcze wykorzystywane do tej pory. Nieoficjalny rekord prędkości tej maszyny to 460 km na godzinę. Jak to możliwe, że śmigłowiec osiąga prędkość niewiele mniejszą od prędkości przelotowej współczesnych samolotów turbośmigłowych? To zasługa bardzo nietypowej konstrukcji S-97. Składa się on z dwóch współosiowych wirników nośnych, które wspomagane są przez śmigło pchające zamontowane z tyłu. Warto zwrócić też uwagę na obecność aż dwóch wirników nośnych. Ich przeciwbieżny kierunek obrotu powoduje, że nie ma potrzeby stosowania w S-97 klasycznego wirnika ogonowego. Efektem zastosowania dwóch wirników ma być też obniżony hałas oraz wibracje konstrukcji. Oprócz tego S-97 Raider ma oferować bardzo wysoką manewrowość. To wszystko przekłada się na mniejszą możliwość wykrycia i adaptacji na polu walki, a to cecha bardzo pożądana w przypadku śmigłowców obserwacyjno-rozpoznawczych. Bardzo mądrze zagospodarowano też kwestię miejsca dostępnego w środku. Oprócz dwuosobowej załogi we wnętrzu tego śmigłowca pomieścić się może nawet do 6 żołnierzy desantu. Nie ma bowiem wątpliwości, że na przestrzeni lat powstanie wiele różnych odmian S-97, w tym desantowe, szturmowe, a być może także bezzałogowe. Sikorski S-97 Raider wydaje się bardzo ciekawą propozycją dla armii USA. Nie jest jednak powiedziane, że to właśnie ta maszyna zostanie następcą Bella OH-58D. W kolejce do tortu wartego ponad 10 miliardów dolarów stoją także inni producenci. I żadnego z Polski. Niestety. To wszystko na dzisiaj w ciekawostkach Twardego Resetu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parrot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.